Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy prac Tymoteusza Muśki. Stulecie urodzin malarza przypadające 7 lutego bieżącego roku zainspirowało sok do przybliżenia mieszkańcom miasta postaci Nikifora Północy. Artysta zaliczany jest do polskich prymitywistów. Urodził się 100 lat temu w Monastersku w Rosji. Tymoteusz Muśko był postacią wielce oryginalną. Niepełnosprawny, leworęczny malarz kojarzony nie tylko z pędzlem w lewej ręce, ale i z nieodłącznym papierem. Papierosem wręcz przyklejonym do ust. Suwalski Nikifor czy Nikifor Północy był częściowo sparaliżowany. Nie przeszkadzało mu to kreować oryginalne tchnące prostotą i świeżością dzieła. Tworzył na pograniczu dwóch kultur. Prawosławnej i zachodniej, a obrazy dosłownie za grosze sprzedawał od ręki kolekcjonerom i handlarzom z Polski i zagranicy. Był podopiecznym Suwalskiego Domu Pomocy Społecznej Kalina, i to tutaj powstały jego pierwsze prace. Malował też w ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury, uczestniczył w licznych planerach malarskich. Wernisarz wystawy zaplanowano na godzinę 18 w Fułaje Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wystawa gościć będzie w ośrodku do końca bieżącego roku.